30 kwietnia Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. podjęła decyzję o odwołaniu zarządu 8 kadencji. Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała zarząd spółki na kolejną 9 kadencję. Prezesem zarządu został Mariusz Grab, wiceprezesem Michał Siewierski, członkiem zarządu wybieranym przez pracowników Anna Tarocińska. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police ogłosiła także wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na 4. członka zarządu spółki z zamiarem powierzenia mu funkcji wiceprezesa zarządu. Grupa Azoty Police udostępni tereny pod budowę tunelu, który ma powstać w ramach zachodniej obwodnicy Szczecina. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy spółką, zarządem Morskiego Portu Police a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się 29 kwietnia. Od 2016 roku bierzemy aktywny udział w pracach związanych z przeprawą i też z zachodnią obwodnicą Szczecina. Jest to inwestycja istotna dla Grupy Azoty Police, istotna dla naszej największej inwestycji w przemyśle chemicznym, czyli polimerów Police. Muszę powiedzieć, że nie żałujemy naszego zaangażowania, bo i też partycypowaliśmy na tym początkowym etapie. Wspólne działania podejmowaliśmy z władzami municypalnymi Polic, jak również z władzami powiatowymi, również z władzami Szczecina. Obwodnica będzie od północy i zachodu omijać aglomerację szczecińską, przechodząc pod Odrą tunelem w rejonie Polic na północ od portu morskiego. Tunel jest kluczowym elementem całego projektu. Pierwotnie miał wynosić 3,5 km, jednak został przedłużony do 5 km i będzie najdłuższy w Polsce. Trasa poprawi komunikację Polic i całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Powstała już dokumentacja obejmująca badania podłoża, w tym wiercenia na głębokości 90 metrów w miejscu, w którym powstanie tunel. Dzięki zarządowi zakładów chemicznych Police, jak również portowi w Policach i tej przychylności i tej konstruktywnej dyskusji udało się wypracować po pierwsze rozwiązanie, a po drugie uzyskać środki finansowe na przeprojektowanie i zrobienie badań geologicznych. No musimy się zastanowić nad tym, jak będziemy przez lata tutaj współżyli z zakładami jako generalna dyrekcja, która będzie, można powiedzieć, po części już też właścicielem w pewnym sensie nieruchomości i zarówno na terenach zakładów w Police, jak i portów w Policach. I właśnie podsumowaniem tego jest ten list intencyjny, który minimalizuje ryzyka, o czym pan prezes powiedział, co również wpływa na finansowanie tej inwestycji. Budowa zachodniej obwodnicy niesie za sobą wiele korzyści. To poprawa bezpieczeństwa poprzez wyprowadzenie ze Szczecina i Polic ciężkiego transportu, ale również skrócona trasa nad morze czy na lotnisko w Goleniowie. Obejście Szczecina wraz z przeprawą tunelową ma duże znaczenie dla portu morskiego w Policach. Dzisiejsza inwestycja, zachodnie obejście drogowe Szczecina wraz z przeprawą tunelową w Policach, jest, proszę Państwa, dla nas kluczowym rozwiązaniem komunikacyjnym. Tym rozwiązaniem komunikacyjnym będą się cieszyć oczywiście mieszkańcy Pomorza Zachodniego, Szczecina, Polic, również turyści, ale również przedsiębiorcy. Dla nas, proszę Państwa, to jest krwiobieg. To jest element składowy całej mozaiki transportowej, która skupia się tutaj w Policach. Ta inwestycja rozwiąże problemy, o których już była mowa, kwestie transportu ciężkiego i port na tym na pewno skorzysta. W porcie powstaje gazoport jako część składowa wielkiego projektu Polimery Police i również to zaplecze właśnie drogowe będzie dla nas kamieniem milowym rozwoju tej inwestycji i wszystkich innych, które planujemy, aby zlokalizowane zostały w porcie morskim w Policach. Zachodnia obwodnica Szczecina to największa inwestycja drogowa na Pomorzu Zachodnim i jedna z największych w skali kraju. Jej realizacja została zaplanowana na lata 2021-2028 i obejmie niemal 52 km dróg. Szacunkowa wartość projektu to około 5,4 miliarda złotych.
czwartym meczu finału Tauron Ligi, który odbył się 20 kwietnia, grupa Azoty Chemik Police pokonała Developers Skyres Rzeszów 3-1. Zwycięstwo w rywalizacji do trzech wygranych dało Policzankom 9. Mistrzostwo Polski w historii. Wyszarpałyśmy ten złoty medal, mimo że pierwsze spotkanie w tych finałach było przegrane przez nas, to pokazaliśmy następny charakter i myślę, że takie złoto jeszcze bardziej smakuje. W sezonie 2020-2021 obydwie drużyny spotkały się aż 7 razy. Gra toczyła się o najwyższą stawkę, bowiem wygrana Chemika Police oznaczała złoto, natomiast przegrana wyjazd na rozstrzygający mecz do Rzeszowa. Było to niezwykle emocjonujące spotkanie, w którym zawodniczki z Polic zaprezentowały siatkówkę na najwyższym poziomie. Przypomnijmy, że w tym sezonie Policzanki najpierw zdobyły Puchar Polski, następnie osiągnęły ćwierćfinał Ligi Mistrzyń, by w wielkim stylu sięgnąć po najwyższe trofeum, jakim było Mistrzostwo Polski. Zarówno Chemik Police, jak i Developers Skyres Rzeszów sprawiły, że finał sezonu 2020-2021 stał na światowym poziomie i był najciekawszą i najlepszą sportową rywalizacją od lat. Grupa Azoty Chemik Police ma już na swoim koncie pokaźny komplet trofeów. W minionym sezonie Policzanki zdobyły kolejne Mistrzostwo Kraju i Puchar Polski. Za te osiągnięcia drużynie podziękował właściciel i sponsor główny, czyli Grupa Azoty Police. Policki zespół zdobył już 9 mistrzostw, 9 pucharów i 3 superpuchary. Ten wynik pozwala chemiczkom uplasować się wśród najbardziej utytułowanych drużyn w najnowszej historii siatkówki kobiecej w Polsce. Chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie naszego głównego partnera, jak i właściciela. Co mogę obiecać? Mogę obiecać, że Chemik będzie wielki, znaczy jest wielki, może będzie jeszcze większy. I coś mogę powiedzieć. Chciałbym też podziękować serdecznie zawodniczom za ten ciężki sezon, bo był ciężki, jednak podniosły się i tak pan prezes wcześniej mówił, zdobyliśmy w tym roku praktycznie wszystko, oprócz tego super pucharu ligi. W minionym, bardzo trudnym sezonie drużyna Grupa Azoty Chemik Police zdobyła 9. Puchar Polski, dzięki czemu obecnie posiada najwięcej pucharów Polski w historii wszystkich klubów w kraju. Chcieliśmy bardzo podziękować za wsparcie w tak szalonym naprawdę i trudnym sezonie. Myślę, że nie jeden już poddał wątpliwość naszą formę, czy Chemik na koniec obroni Mistrza Polski. Myślę, że jakby tutaj złoto samo się broni, także już nie musimy się nikomu z niczego tłumaczyć. Także bardzo dziękujemy za ten kredyt zaufania, a również za aktywny doping, bo siedząc za bandami miałam okazję jakby przeżywać razem tutaj z prezesami. Także bardzo dziękujemy i tak jak prezes wspomniał, mam nadzieję, że już ten pech się skończył w tym sezonie i w przyszłym będziemy powtarzać te trofea. Spotkanie było okazją, by podziękować kibicom, siatkarkom, prezesowi oraz całemu sztabowi za niezwykle trudną walkę o mistrzostwo, a także Grupie Azoty za wieloletnie wsparcie, które umożliwia drużynie zapisywanie się na kartach historii sportu. Dwudziestego kwietnia po raz drugi w tym roku przed Grupą Azoty Police odbył się ambulansowy pobór krwi. Tym razem krwiodawcy pomagali podwójnie. Oddawali krew dla Dawida Bałoniaka, chorującego na ostrą białaczkę szpiku, a także wspierali zbiórkę pieniędzy dla Ingi Niedźwieckiej, dziewczynki chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Krew dzisiaj zbierana jest dla Dawida Bałoniaka. Jest to mieszkaniec Maszewa. Dawid ma 25 lat, od 18 roku życia też oddawał krew, gdzie w zeszłym roku stwierdzono u niego białaczkę.
a jego rodzice bardzo czynnie pomagali w Maszewie, przy kiermaszach, przy zbiórce pieniążków dla Ingi. Dlatego stąd też nasza pomoc tutaj z Polic. Police wspierają Maszewo, Maszewo wspiera Police. Tego dnia krew oddały 32 osoby, co dało łącznie blisko 14,5 litra krwi pełnej. Następny pobór odbędzie się 29 maja na terenie zespołu szkół w Policach w ramach Tygodnia Czerwonej Krwinki. W 2018 roku Grupa Azoty Police ponownie objęła patronatem Stowarzyszenie HDK Klub w Policach, którego historia rozpoczęła się w roku 1974 właśnie w Polickiej Fabryce. W październiku 2020 roku spółka otrzymała certyfikat firmy promującej honorowe oddawanie krwi przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi.